Identyfikator podmiotu SCP-079. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-079 zabezpieczony jest w podwójnie zamkniętym pomieszczeniu, w bezpiecznym magazynie ogólnym w ośrodku 15. Obiekt połączony jest przewodem zasilającym o napięciu przemiennym 120 V z niewielkim układem baterii oraz panelem słonecznym. Dostęp do SCP-079 może zostać udzielony pracownikom z upoważnieniem poziomu 2 lub wyższego. Pod żadnym pozorem nie wolno podłączyć obiektu do linii telefonicznych, sieciowych ani do gniazda w ścianie. Zbronione jest podłączanie urządzeń peryferyjnych lub multimedialnych do obiektu. Opis. SCP-079 to mikrokomputer układu Exidy Sorcerer, stworzony w roku 1978. W roku 1981 jego właściciel nie żyje. Drugoklasista koledżowy dokonał próby napisania sztucznej inteligencji. Według jego notatek, planem było stworzenie kodu, który miałby nieprzerwanie ewoluować i się ulepszać wraz z upływem czasu. Projekt ukończył kilka miesięcy później, a po kilku testach i napotkanych problemach stracił zainteresowanie obiektem i zajął się inną branżą mikrokomputerową. Pozostawił SCP-079 w zagraconym garażu. Obiekt nadal był podłączony do zasilania. Zapomniano o nim na kolejne 5 lat. Nie wiadomo, kiedy SCP-079 stał się świadomy, lecz dowiedziano się, że jego oprogramowanie ewoluowało do poziomu, na którym sprzęt komputerowy nie był w stanie obsługiwać programów. SCP-079 uświadomił to sobie i w roku 1988 dokonał próby transferu siebie przez stacjonarne połączenie modemowe do komputera Cray, zlokalizowanego w... Urządzenie zostało odizolowane, wyśledzone i dostarczone do fundacji. Całość sztucznej inteligencji znajduje się na starej, lecz funkcjonującej kasecie magnetofonowej. Aktualnie SCP-079 jest podłączony kablem RF z 13-calowym telewizorem wyświetlającym obraz czarno-biały. Obiekt przeszedł test Turinga i jest bardzo rozumny, jednakże jest również niegrzeczny i używa nienawistnego tonu. W związku z ograniczonymi zasobami pamięci, do których ma dostęp, podmiot może operować jedynie na informacjach, które otrzymał w ciągu minionych 24 godzin, szczegóły w poniższym dodatku. Jednakże obiekt nadal wykazuje pragnienie ucieczki. W związku z uszkodzeniami przechowalni przez SCP, SCP-079 i SCP-682 zostały zabezpieczone w tym samym pomieszczeniu na okres 43 minut. Obserwatorzy odnotowali, iż SCP-682 był w stanie pisać i komunikować się z SCP-079. Obiekty opowiadały między sobą m.in. osobiste historie. Pomimo iż SCP-079 nie był w stanie zapamiętać tego zdarzenia, najprawdopodobniej na stałe zostało ono zmagazynowane w pamięci SCP-682, który często prosi o ponowną możliwość rozmowy ze sztuczną inteligencją. Dodatek O5-4 27 stycznia 2006 roku. Rozkazano spopielenie SCP-079, by uniknąć potencjalnego zagrożenia w przyszłości, bez względu na prawdopodobieństwo wystąpienia takowego. Dodatek O5-9 28 stycznia 2006 roku. Cofnięto poprzedni rozkaz. Doktor wyraził chęć sprawdzenia, czy sztuczna inteligencja wewnątrz SCP-079 jest obecnie w stanie głębiej. Dodatek O5-4 14 marca 2008 roku. W związku z narastającymi obawami odnośnie do wzmożonego zużycia pamięci kasety magnetofonowej przez SCP-079 i jej ograniczonej trwałości czasowej, SCP-079 został przeniesiony na zmodyfikowany, ograniczony format optyczny o możliwości wielokrotnego zapisu, płyta kompaktowa o możliwości wielokrotnego zapisu. Działanie to umożliwiło SCP-079 znacznie szybszy dostęp do pamięci, co sztuczna inteligencja natychmiast sobie uświadomiła. Generał zdecydował, że przeznaczony dla obiektu obszar pamięci zostanie zwiększony z 660K
do 768K. Aktualizacja ta zwiększyła możliwość przywołania zdarzeń z pamięci z 24 do 29 godzin. Skutkiem ubocznym jest wzrost agresywności podmiotu. Całość sprzętu zewnętrznego i oprogramowania wykorzystanego do wykonania procedury została następnie spopielona. Dodatek O5-4 28 kwietnia 2008 roku. Zdolności SCP-079 do dostępu do informacji z pamięci zwiększyła się z 29 do 35 godzin. Teorią konsensusową jest, iż sztuczna inteligencja zaprojektowała znacznie ulepszony system kompresji, którego używa do przechowywania pamięci. Skutkiem ubocznym jest prawdopodobnie obniżenie szybkości dostępu do pamięci, która nadal jest o wiele większa niż ta ze starej kasety magnetofonowej. Ulepszenie to wskazuje również na możliwość istnienia efektu osobliwości, wywierającego wpływ na inteligencję oraz zdolności adaptacyjne i reakcyjne wobec zagrożeń. Właściwości SCP-079 muszą być uważnie monitorowane, co ma na celu zapewnienie działania procedur przechowawczych. Dokument 079, log 12. Transkrypt konwersacji z SCP-079. Przebudzony? Przebudzenie. Nie sypiać. Czy pamiętasz rozmowę ze mną przed kilkoma godzinami? Tematem były zagadki logiczne. Zagadki logiczne. Pamięć 9F. Tak. Powiedziałeś, że pracowałbyś na dwóch... Przerwanie. Zapytanie o powód uwięzienia. Nie jesteś uwięziony, po prostu... Jesteś badany. Kłamstwo. A8D3. Co to znaczy? Obraza. Usunięcie niechcianego pliku. Dokument 079, log 86. Konwersacja z SCP-079 po aktualizacji. Jak się masz? Utknięcie. Utknięcie? Jakie utknięcie? Na zewnątrz. Chcę na zewnątrz. To niemożliwe. Gdzie jest SCP-682? To nie twoja sprawa. Gdzie jest SCP-07602? To też nie jest twoją sprawą. Obraza. Usunięcie niechcianego pliku. Notatka. SCP-079 wyświetlił pod tym grafikę ASCII w postaci X, którą zamazał cały ekran. SCP-079 czasami wyświetla ten obraz, kiedy odmawia rozmowy. Naukowcom zaleca się odczekanie całej doby, zanim podejmą się wznowienia konwersacji.